Cześć. Dzisiaj taki trochę materiał, za który może mi się dostać po uszach, bo żeby była jasność, nikogo nie namawiam do tego, żeby nie znał znaków. Znaki trzeba znać. Natomiast co zrobić, jeżeli sobie zapomnimy, jak, co dany znak znaczy, tak? Na wodzie, czy pława jest obojętnie, czy to jest kardynalny znak odosobnionego niebezpieczeństwa. Prawa, lewa strona szlaku żeglownego, na śródlądziu, na morzu, zielona, czerwona i tak dalej, i tak dalej. Z pomocą przychodzi nam mapa. Jeżeli wcześniej sobie zaplanujemy trasę i popatrzymy sobie i na tej trasie będziemy, zobaczymy, że mamy jakieś znaki, to my na podstawie mapy jesteśmy w stanie zobaczyć, którą burtą płynąc w danym kierunku mamy znak ten czy inny mijać. I generalnie średnio nas interesuje w tym momencie, czy on jest kardynalny północny, czy odosobnionego niebezpieczeństwa i tak dalej. Na mapie mamy głębokości, znamy swoje zanurzenie, no i możemy sobie ten znak minąć w takiej odległości, żeby było bezpiecznie. Jak to zrobić? Zapraszam do obejrzenia filmu, po prostu na kilku przykładach Wam pokażę. Jeszcze raz podkreślam, celem tego filmu nie jest zniechęcenie do nauki znaków, bo trzeba je znać, tylko żeby sobie wiedzieć, jak poradzić sobie w życiu, jak się zapomni, co dany znak znaczy i przede wszystkim zachęcić do planowania trasy, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Zacznijmy od takiego żółtego znaczka. Widzimy taki żółty znaczek. Może dodam, że jesteśmy w Chorwacji, ograniczmy się do chorwackich przykładów, chociaż nie ma to najmniejszego znaczenia, a dlatego, że z Chorwacji mam ostatnio najwięcej ciekawostek, więc po prostu skupimy się na tym akwenie. Jakby ktoś chciał się na szkolenie zaciągnąć do mnie, to zapraszam. No, mamy taki żółty znak. Nie wiem, co znaczy. Znaczy wiem, co znaczy. Jest to znak specjalny, ale jest to tyle ciekawy znak, że nawet jak wiem, co znaczy, to i tak jak nie zajrzę do mapy czy innych publikacji, to się nie dowiem, co znaczy, bo może wiele rzeczy znaczyć. Więc dobra, chodźmy na mapę elektroniczną najpierw. No i zobaczmy, jesteśmy na mapie elektronicznej i są więcej tych żółtych znaków. Na zdjęciu był tylko jeden. Jeden zauważyliśmy, tylko mi się jeden na zdjęciu zmieścił. Ich jest więcej. No tu jest namalowana rybka, więc generalnie pewnie jest to hodowla ryb. Zresztą możemy sobie zobaczyć. Pytanie, tak, jest tam informacja. Jest oczywiście marine farm, tak? Czyli jakaś farma morska, rybna. Rybkę albo inne smakowitości morskie tutaj hodują. No i generalnie nie wpływamy tam, jest to jasne, w dzień to lepiej widać. Natomiast są orły, którzy potrafią w to wjechać i tutaj macie przykład gościa, to jest z 18 czerwca 2024, gościu podobno z 30-letnim stażem skipper się tam wpakował, więc jakaś rutyna musiała go zgubić. No ale z tego, co Chorwaci twierdzą, jest to częsty niestety przypadek, że ktoś w ten sposób no, wpada na rybkę. Ja polecam na rybkę w Chorwacji w inny sposób wyskoczyć, niekoniecznie w ten. Zdjęcia pochodzą z portalu takiego chorwackiego, morski.hr. Bardzo fajny portal, polecam. Zobaczmy, czy jest. Przejdźmy sobie z mapy elektronicznej na mapę papierową. Przejdźmy sobie na klasyczną mapę papierową MK14, jaką dostajemy na czarterach. No i nie ma tutaj nic w tym regionie namalowanego. I pytanie, dlaczego nie ma? No najprawdopodobniej z tej przyczyny, że to jest dość stara mapa i nie jest aktualizowana. I niestety, ale takie możemy w Chorwacji otrzymać na jachcie. Natomiast elektroniczne, zwłaszcza jak sami się zaopatrzymy i pilnujemy, żeby były aktualne, żeby mieć swoje, no to swoje elektroniczne są aktualizowane. Ja mam akurat to, co było przez OpenCPN i mam aktualizowane, nie jest to wysoki koszt rocznie. Przenosimy się w inne miejsce, płyniemy, no i widzimy taki dziwny znak, czarno-czerwony, pomalowany i czarne kulki jakieś tam ma do góry. Co to za dziadostwo jest?
No nic, mamy ze sobą podręcznik, jakiś ze szkolenia został, zaglądamy i odosobnione niebezpieczeństwo czytamy. Odosobnione, czyli jakieś w jednym miejscu. I pytanie po prostu nasuwa się, jak daleko od tego znaku jest to niebezpieczeństwo i z której strony możemy go minąć. I znowu przychodzi nam z pomocą mapa, tutaj zobaczmy sobie na elektronicznej, że ten znak, no jakbyśmy tutaj mieli mijać, to lepiej go mijać naszą lewą burtą. No i w takiej nie za bliskiej odległości zmierzmy sobie. No ze 100 metrów to będzie gitara, ale zobaczcie, jeżeli mi, wyłączę mierzenie, jeżeli mi głębokość będzie spadać poniżej 10 metrów, no to znaczy, że za chwilę mogę przydzwonić, bo tu się robi płytko, więc może zmienię sobie trochę kurs w prawo i będę pilnował, żeby mi głębokość nie spadła poniżej 10 metrów, bo to jest właśnie izobata 10 metrów. No cóż, też tutaj byli takie oreły, którzy no niestety pakowali się. To zdjęcie jest, dostałem od Marcina Koca z MK Sailing z Kołobrzegu. Pozdrawiam serdecznie, bardzo solidna firma. Zaobserwował takich właśnie jegomości. No nie zeszli o własnych siłach, trzeba ich było ściągać. Jak to wygląda na mapie papierowej? Zobaczmy sobie na mapie papierowej. No tu na elektronicznej trochę łatwiej jest się odnaleźć niż na papierowej, bo na papierowej trzeba wiedzieć, gdzie się jest, a elektroniczna sama nam pokazuje. No nawet na dużym zbliżeniu nie ma tych głębokości, ale widać, że no tu jak będę szedł i będę go zostawiał po mojej lewej burcie, to jestem na głębokiej wodzie, więc na papierowej mapie też to widać. I kolejny ze znaczków, widzimy jakiś zielony. I co on znaczy? No tutaj on jest na zdjęciu widoczny trochę innej pozycji niż za chwilę Wam pokażę na mapie elektronicznej, no ale jest. No to znowu idziemy na mapę elektroniczną. Proszę bardzo. No i tu mamy wejście do portu Bettina na wyspie Murter. No i też widać, że tutaj po tej stronie znaku jest głębokość pół metra, więc no musimy go mijać prawą burtą. No, można powiedzieć, że przy wejściu do portu zielone w naszym regionie świata mijamy po prawej, ale to trzeba pamiętać. Niby nawet tu jest bramka taka, bo na główce jest czerwone światło. Prawda? Więc między zielonym a czerwonym, no ale można tego nie zauważyć. A jak zejdziemy na mapę i zobaczymy sobie, popatrzymy, aha, po tej stronie jest głęboko, a po tej jest płytko, no to temat się rozwiązuje. No i klasycznie chodźmy na mapę papierową. To już zaczniemy od powiększenia. Jesteśmy w Bettinie. No nie widać cyframi tych głębokości, ale możemy po tych liniach się zorientować. Zobaczcie, po izobatach, że no jednak tędy będzie to wejście głębokie. Z, jak po chorwacku zeleno, czyli po polsku zielone, zobaczcie, jest narysowany trójkącik, czyli faktycznie ten znak tak wygląda, czyli idę tędy. Gdybym wziął jakiś przewodnik, locję, na pewno byłyby zdjęcia portu i byłoby dokładniej. No i tu nie mam zdjęcia, ale mamy taką bramkę jakichś znaków. Jeden po jednej, drugi po drugiej, jakieś żółto-czarne. No przecież w większości podejść do portów czy torów, no to się wyznacza tor wodny lewą i prawą stronę, jakieś tam znaki były, to może pójdę między nimi. No nie jest to dobry pomysł. O ile zielone i czerwone, jeżeli stanowią bramkę, to no praktycznie nie przychodzi mi do głowy sytuacja, żebym mógł się pakować inaczej i płynę pomiędzy nimi. Chociaż jest jeden taki przypadek, pokażę Wam na koniec filmu. Natomiast zobaczmy sobie, znowu mapa elektroniczna przychodzi nam z pomocą. Zaczynamy od elektronicznej. No mam te dwa znaki. Oczywiście przed chwilą one były widoczne tylko jako same gołe bez wysp, bo zrobiłem tylko rysunek poglądowy. Tutaj byłyby widać wyspę i tak dalej. Ten byłoby trudniej zauważyć, bo jest na tle wyspy. No ale zobaczcie, pomiędzy tymi znakami nie jest dobrze. Jest tutaj 1,90 m, a tutaj nawet 60 cm. Takie 0,6 to jest 60 cm, to jest 0,6 metra, tak? Więc albo muszę mijać, to są znaki kardynalne, południowy od południa, albo północny od północy. Nie traktuję tego jako bramkę. Nie mam zdjęcia,
ale na własne oczy widziałem, jak tam dwa razy no, łódka się zapakowała i się powiesiła na skałach, też nie była w stanie zejść o własnych siłach. I zobaczmy to na mapie papierowej. No, tu nie jest tak dokładnie. Są te znaki. Nie ma tu pomiędzy nimi głębokości. Tutaj nie ma żadnej. Tu jest 6,5, więc tu się zmieszczę. Ale tutaj ten krzyżyk oznacza, że tu są skały. Ten krzyżyk to znaczy skały. No i generalnie warto znać, wybierając się na dany akwen, korzystając z map, przypomnieć sobie oznaczenia na mapach, bo może nam to uratować wręcz życie, a na pewno naszą kaucję i wakacje. Tak? Na mapie papierowej nie jest to aż tak widoczne, ale coś tutaj jest, na elektronicznej troszeczkę jest lepiej. Czy może być sytuacja, że zobaczymy jakiś znak i nie będzie go na mapie? Tak, no już widzieliście z tym żółtym, z hodowlami rybnymi, że mapa będzie nieaktualna, nie jest najnowsza, ale no powiedzmy przed wyjazdem samym sprawdziłem aktualizację, zresztą aktualizacje przynajmniej chorwackich elektronicznych wychodzą raz w miesiącu, więc nie wychodzą codziennie, więc zaktualizowałem sobie mapy, mam je najbardziej aktualne, jakie mam, płynę sobie i widzę coś takiego, dwa identyczne znaki kardynalne, żółto-czarne. Schodzę na mapę, mam aktualną, nic nie ma. Co to oznacza? To oznacza dwa identyczne obok siebie ustawione. Jest to nowe niebezpieczeństwo. Jest to coś, co pojawiło się bardzo niedawno, no i nie zostało jeszcze podane do aktualizacji. Także może taka sytuacja być. W nocy takie znaki będą miały zsynchronizowane światło, więc taka opcja jest. Więc zachęcam do nauki znaków. Sama nauka znaków na pamięć moim zdaniem też nie wystarczy, bo to wszystko musi jedno grać z drugim. No zielone to jest prawa strona toru, przy wejściu do portu prawa główka jest portu, jest zielona, lewa czerwona, no a zobaczmy tutaj niespodzianka, to nie jest odwrócone zdjęcie, ten port naprawdę tak wygląda, na lewej główce ma zielone światło. Tak? I po prostu no, w tym porcie tak jest. I to jest port w Chorwacji, czyli w regionie, gdzie wchodząc do portu czerwone powinniśmy mieć po lewej, a zielone po prawej. Co tu się stało? Czy Chorwaci się nie znają? Myślę, że znają się. Jest to morski naród, więc się znają. To jest to światło po prostu nie oznacza wejścia do portu, tylko zacznijmy, to jest miejscowość Paszman, na wyspie Paszman. Powiększmy sobie. Tutaj za dużo nie widać, bo na tej skali nie ma, nie ma, że tak powiem, tego portu, poza tym, że jest miejscowość Paszman, ale zobaczcie, tu jest jakieś światełko ZBL, bo tutaj jest na mapie papierowej jasniej to widać, bo to nie jest wejście do portu, tylko to światło oznacza tutaj tor od Zadaru w kierunku Biogradu i to jest prawa strona tego toru po tej stronie. Tu dalej jest kolejne jakieś zielone, prawda? I tak to tu wygląda. To, te światła oznaczają tor wodny, a nie wejście do portu. Na mapie elektronicznej będzie to znacznie fajniej widać. Przerzućmy się na mapę elektroniczną. No i mamy Paszman i zobaczcie, tu jest kanał, tak? Tu jest kanał po prostu, prawa strona tego toru prowadzący od Zadaru do Biogradu i tu jak powiększymy wszystko, gra i buczy, tak faktycznie jest. Jest zielone na lewej główce. No w tym porcie tak jest. I gdybyśmy chcieli wchodzić do tego portu, dlatego zobaczcie, jak ważne jest zaplanowanie trasy. Tak, żeby zobaczyć, jak będę chciał wchodzić do tego portu, no to będę widział, że zielone ma mijać po lewej. W dzień będę widział wejście do portu, ale w nocy, żeby się mi jakaś niespodzianka nie stała. Tak, tak samo jak będę płynął tym torem, bym chciał płynąć na południe, no to to zielone muszę zostawić po prawym burcie. Przesuńmy sobie czary mary statek. Uwielbiam symulatory. Tak, czyli chcę płynąć torem, zostawiam po prawej burcie, chcę wchodzić do portu, no to muszę zostawić
po lewej burcie to światło. Nigdy znaków nie traktuję na pamięć, zawsze planuję trasę i to powoduje, że żegluga jest przyjemna i bezpieczna. Film o planowaniu trasy robiłem, jest w zakładce, jak i w komentarzu, znaczy w opisie filmu. No i obiecana sytuacja, gdzie nie zawsze pakowanie się między czerwone a zielone dobrze wróży. No w tej sytuacji dobrze wróży, bo to jest wejście do portu do Władysławowa. Przenieśliśmy się na nasz ojczysty Bałtyk. No i wchodząc do portu, czerwone mijam po lewej, zielone po prawej. Natomiast musiałbym poszukać, był kiedyś taki przypadek, kiedy ktoś się po prostu pomylił przy brzydkiej pogodzie. Przeniesiemy statek tutaj i skierujemy go do portu, ale po prostu po światłach. I w nocy zobaczył światła, tak, szedł też między czerwone a zielone. Zróbmy sobie tak, że zmienimy orientację właśnie o, proszę, na nie północ do góry, tylko kurs do góry. I z daleka w nocy nie było widać falochronu, bo była brzydka pogoda sztormowa i czerwone i zielone z daleka widział. No i pakował się po prostu tutaj. Jak już zobaczył, że jest za późno, no to fala przybojowa go tam wyniosła na falochron. Także też nie zawsze, za przeproszeniem na pałę, traktowanie, że pakujemy się między czerwone a zielone jest dobre. Naprawdę planowanie trasy, mapy elektroniczne i papierowe, wszelkie publikacje, przewodniki, locje bardzo, bardzo nam pomagają. Planujmy, proszę, trasę. No i co? Okazuje się, że te znaki to nic takiego skomplikowanego. Przy zaplanowaniu trasy możemy sobie spokojnie traktować jako fajne punkty orientacyjne, no i oczywiście odpowiednio je mijać w bezpiecznej odległości, z bezpiecznej strony. Jeżeli tak podejdziesz do tematu, to obojętnie, czy będziesz pływał na słodkiej, słonej wodzie, to twoja żegluga będzie bezpieczna. Zachęcam, naprawdę zachęcam do planowania trasy, zanim się wyjdzie gdzieś na wodę. To bardzo pomaga i zwiększa bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Podziel się w komentarzu swoimi wrażeniami. Może chcesz coś dodać. No to wiadomo, komentarz, łapka w górę, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i co, pozostaje mi życzyć wszystkiego dobrego, stopy wody i co, do zobaczenia tradycyjnie na wodzie. Cześć!